Biden spotkał się z amerykańskimi żołnierzami. Macie jeden wspólny cel: spotkanie Joe Bidena z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Amerykański prezydent Joe Biden spotkał się w Rzeszowie z żołnierzami 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej 82 NDI Airborne Division. Prezydent przywitał się osobiście z kilkoma żołnierzami, podziękował wszystkim za służbę, a potem usiadł do wspólnego posiłku. Został przez żołnierzy poczęstowany pizzą. Jesteście wyjątkowymi Amerykanami. Macie jeden wspólny cel: bronić swojego kraju i by pomagać tym, którzy potrzebują pomoc, powiedział do żołnierzy. W piątek po godzina 14 na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądowała Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie. Amerykańskiego przywódcę przywitał szef MON Mariusz Błaszczak. Następnie Joe Biden udał się na spotkanie z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie. Prezydent przywitał się osobiście z kilkoma żołnierzami, podziękował wszystkim za służbę, a potem usiadł do wspólnego posiłku. Został przez żołnierzy poczęstowany pizzą. To nie hiperbola, jesteście najlepszą siłą bojową w historii świata. Dziękuję, 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 powiedział Biden, witając żołnierzy elitarnej jednostki spadochroniarzy. Przywołał też anegdotę o tym, że jego syn Beau, były żołnierz, zmienił swoją przyszywkę z nazwiskiem Biden na nazwisko panieńskie jego matki, by nie wywoływać zamieszania. Joe Biden do żołnierzy. Macie jeden wspólny cel, każdy z was zgłosił się, by tu być. Reprezentujecie 1% naszego narodu i pozostałe 99% Amerykanów jest wam wdzięczne za to, że tu jesteście, mówił Joe Biden w trakcie swojego przemówienia do żołnierzy. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który powstał w oparciu o ideę. Dla nas pewne wartości są oczywiste, na przykład to, że wszyscy jesteśmy równi, mówił. Jesteście wyjątkowymi Amerykanami. Macie jeden wspólny cel: bronić swojego kraju i by pomagać tym, którzy potrzebują pomoc, powiedział do żołnierzy. Biden nawiązał w swoim przemówieniu do sytuacji w Ukrainie. Jesteśmy w środku walki pomiędzy demokracją a oligarchią, powiedział prezydent Biden. Podkreślił, że demokracja wymaga konsensusu, a to jest godzina próby. Jesteśmy w nowej fazie. Wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym. Co 4-5 pokoleń przychodzi taki moment, który zmienia fundamentalnie wszystko. Świat nie będzie taki sam, powiedział Biden. Podkreślił, że pytanie brzmi, kto zatriumfuje. Czy zatriumfują demokracja i wartości, które ze sobą niesiemy, czy też autokracja, dodał. Prezydent USA, mój syn był w Iraku, jesteście niezwykłą grupą kobiet i mężczyzn. Mój syn spędził rok w Iraku, 5 miesięcy w Kosowie. Dostał za to medal, ale mówił, że zawsze największą dumą było dla niego, kiedy zakładał mundur, powiedział prezydent USA. Przekazał, że zgodził się na wysłanie kolejnych 12 tysięcy żołnierzy do Polski. Wysłaliśmy najlepszych żołnierzy, to wy. Dlatego przyjechałem powiedzieć wam, dziękuję, mówił Biden. Na zakończenie swojej przemowy dodał, niech Bóg was prowadzi. Niech Bóg was chroni. W tym samym czasie Andrzej Duda miał udać się do 18. Dywizji Zmechanizowanej na spotkanie z polskimi żołnierzami. Później dojdzie do spotkania obu prezydentów, poinformowała KPRP. W pierwotnym planie wizyty było też ich wspólne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą powitać prezydenta Joe Bidena na lotnisku miał prezydent Duda, jednak, jak poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch, samolot z prezydentem Dudą na pokładzie zawrócił po Usterce do Warszawy. Miało miejsce awaryjne lądowanie. Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka o godzina 15. Wizyta Joe Bidena w Polsce. Jeszcze w piątek prezydent USA przyleci do Warszawy. W sobotę przewidziane jest spotkanie Joe Bidena z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Około południa przywódcę USA na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powita Andrzej Duda, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów w cztery oczy oraz rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami.
południu Joe Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Według Białego Domu, przemówienie będzie dotyczyło zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obronę przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych. Joe Biden odwiedzi też Stadion Narodowy, gdzie zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Prezydentowi USA mają towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.